że Państwo zobaczą. Tam na Dobrej 56 Biblioteka Uniwersytecka, a tutaj na Niepodległości Biblioteka Narodowa. I to wielkie, i to wielkie. Tam na Dobrej 56 papież był, no i chłopaki, wasi ministranci katoliccy, żebrzący, dobrze. Tutaj świeckie chłopaki, czyli Lenina, Stalina. No ale Jaśko tutaj też nie lubił być. I chociaż nienawidził papieża, że ten gaz sarin dostarczał jeszcze w czasie wojny, a z gór pochodził, żeby się dorobić, no to powiedział, że przez papieża wszedł kapitalizm. Ale on tutaj też do tej biblioteki nie lubił chodzić, do Stalina i do Lenina, bo powiedział, a niech to szlak wszystko trafi. Chociaż mówi, że no lubił ten komunizm, że każdy miał mieszkanie, że wszystkim porówno. Także on też dostał mieszkanie, proszę Państwa, na razie leży w Kostynicy, a jutro pojutrze dopiero opieka społeczna raczy zorganizować jakiś pogrzeb. Także widzicie Państwo, jesteśmy tutaj niedaleko SG PiS, proszę Państwa, w Warszawie, która liczy sobie 2,5 miliona i 3 czwarte mieszkańców. No to tego jest strasznie dużo, ale to nie można nazwać jakąś metropolią. Nie jest to Anglo-Ameryka Białystok, nie jest to miejsce, gdzie są cerkwie, gdzie są ludzie prawosławni, gdzie są mormoni, tylko po prostu są łacinnicy, czyli chłopacy tacy do żebrania, to pierwsi, pierwsza klasa, prawda? No. Warszawa, Niepodległości, koło SG PiS, koło Rakowieckiej, gdzie też komuchy ponoć wsadzały ludzi do więzienia i katowały tam na Rakowieckiej.